Mieszkacie razem? Tak, no. Jest pięknie, super. Super, to też jest chyba ważne właśnie w relacjach, żeby ze sobą zamieszkać i żeby zobaczyć, czy te skarpetki nie przeszkadzają i tak dalej. Wiesz co, to jest bardzo ważne. I jakby yy, cieszę się, że on ma takiego samego bzika, jak ja na punkcie czystości. Po prostu u nas w domu, to możesz. Yy, czyściusieńko, wszystko jest poukładane, każdy ma swój, swoją przestrzeń. Yy, dzielimy się obowiązkami, ale ma swoje mieszkanie nadal. i yy, To, w którym jesteśmy teraz wybraliśmy razem. Yy, poukładaliśmy wszystko razem. Więc, no, tak jakby to jest nasze wniosek. Spędzamy z sobą codziennie. Okay. Jest codziennie Czyli ty już nie czas? mieszkasz w tym e, pięknym domu? Nie, tam, się, ja tam mieszkam, jak się poznaliśmy. No i później tak zaczęliśmy rozmawiać i uznałam, że jest czas. Ja, ja, ja muszę przerobić to z psychologiem e, moim, bo za każdym razem, jak wchodzę w nowy związek, to jakby chcę wszystkiego nowego. Jakby odcinam wszystko stare, szafę sprzedaję, e, przeprowadzam się i. Ale to gdzieś to oczyszczenie tam mnie było. Ale teraz bardziej e, centrum Warszawy, czy tak. gdzie? jesteśmy w centrum? no. Super, czyli miałaś tu blisko, ta te, kamienica. Tak, 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 jest, ale... tak, no jesteśmy blisko, to bliżej niż tam daleka wieś, gdzie byłam. Ale było to, super też. To, to powiedz, jak urządziliście swoje mieszkanie wspólnie, czy już było gotowe? E, no i dużo jest też moich mobil z Miami. Ale tak, cały czas jesteśmy w takim trakcie i dekoracji, i tak dalej, ale jest, wchodzisz i wiesz, że, że jest dusza męska i wiesz, że jest też kobieca. I w jakim stylu jest, jest mieszkanie? Bardzo nowoczesne, bardzo nowoczesne, bardzo czyste, ładne i wysoko, i dużo światła, co jest dla nas ważne, zieleni, elementów natury. Ja wierzę w feng Shui, więc wchodzisz. I